Widowiskiem artystycznym tych miasteczek nie ma już. Pod kierownictwem muzycznym Pawła Adamka zakończyły się tegoroczne uroczyste obchody Święta Narodowego 3 maja w Dębicy. To kolejne wyjątkowe przedsięwzięcie w naszym mieście, zrealizowane przez artystów, amatorów, a także profesjonalnych muzyków i solistów. W tym roku ze względu na trwający remont Domu Kultury Mors, widowisko artystyczne Pawła Adamka, którego premiera tradycyjnie odbywa się w dniu święta 3 maja, wystawione zostało wyjątkowo na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy. Amatorzy, profesjonalni muzycy i soliści zaprezentowali publiczności spektakl pod tytułem Tych miasteczek nie ma już. Oparty na motywach m.in. znanego musicalu Skrzypek na dachu oraz listu Andrzeja Fredry do Henryka Sienkiewicza. Bardzo mi się podobała ta postać i myślałam nawet, którą ewentualnie chciałabym w razie W zagrać. I zawsze postać Gołdy mi się bardzo podobała i na pewno dużo wzorowałam się właśnie na postaci filmowej. Ja nigdy, proszę pana, nie jestem zadowolona. Ja dążę do wzoru, ale nigdy go nie osiągnę i nigdy nie jestem zadowolona. Taka już jestem po babci. Bardzo się cieszę, że mogłam zagrać taką odmienną rolę od tych, które grałam w poprzednim razem. No muszę stwierdzić, że ponieważ od tak wielu lat już występujemy ze sobą, to można powiedzieć, że cała ta ekipa, z którą bierzemy udział na tej scenie, to jest nasza wielka rodzina. W tym niecodziennym, zorganizowanym z dużym rozmachem przedsięwzięciu muzycznym udział wzięło prawie 200 artystów, którzy przez wiele miesięcy pod kierownictwem Pawła Adamka i Jakuba Bulzaka przygotowywali to przedstawienie. Organizatorzy widowiska nie ukrywali zadowolenia, że publiczność po raz kolejny nie zawiodła. Wypełniła po brzegi halę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy, a podczas przedstawienia żywo reagowała brawami na to, co działo się na scenie. Duże wyzwanie, ponieważ do tej pory graliśmy opery, ostatnio operetkę, to już się bałem, Straussa, a teraz w ogóle podejmując się grania muzyki muzykalowej, to było dla mnie zupełnie bardzo trudne i nowe wyzwanie. Bałem się, czy podołamy, ponieważ jest to muzyka specyficzna do zagrania i nie wiedziałem, czy moi uczniowie szkoły muzycznej i absolwenci poradzimy sobie z tego typu muzyką. Ale powiem tak, że oni mnie wszyscy tak mobilizowali do tego, żebyśmy dużo pracowali, sami brali nuty do domu, przygotowywali się i to spowodowało, że owoce tego są fajne, że ta muzyka faktycznie brzmi, że oni sobie poradzili. Młodzież zresztą lubi grać taką muzykę, wiadomo, że opera dla niej to jest coś bardzo poważnego, a ta muzyka muzykalowa, gdzie są piosenki do zaśpiewania, przepiękne melodie zresztą, rytmy synkopowe, rozbudowana perkusja, fortepian, gitara, akordeon, no i oczywiście cała sekcja smyczków i blachy i drzewa, że spowodowało to wszystko, że poradziliśmy sobie, to w zasadzie można powiedzieć, że orkiestra stanęła na wysokości zadania, wszyscy muzycy i oni chcieli pokazać, że potrafią, bo ja im cały czas uświadamiałem, że chyba nie poradzimy sobie z tą muzyką, ale będziemy próbowali. Więc przez wszystkie dni, czy prób, miesięcy oni robili wszystko, żeby pokazać, udowodnić Adamkowi, że dadzą sobie z tym radę. No i okazało się, że faktycznie zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Myślę, że sukces polega na zespołowej pracy. To znaczy każdy na swoim odcinku się zaangażował w to, aby dobrze się sprawić. To znaczy poczynając od wykonawców, od chóru, gdzie każdy próbował zagrać swoją rolę, od solistów, którzy chcieli jak najlepiej zrealizować swój materiał, od baletu, który wspaniale ubogacił nasze widowisko tańcami, od grupy Safo pod kierunkiem Dominiki Migoń, która też zagrała parę etiudek, przez orkiestrę, która ćwiczyła wytrwale od września po kolei przez wszystkie tygodnie, piątkowe, sobotnie próby zgrupowania w piwnicznej, przez całą obsługę techniczną, czyli akustyka, oświetleniowców, ludzi, którzy pomagają nam przy zmianie scenografii, przez kierownika muzycznego, który razem, ja z nim jakby od samego początku tutaj nad tym pracujemy, bo to w naszych głowach się musi najpierw ta koncepcja narodzić, którą potem chcemy przełożyć na to, co będą wykonywali artyści. Myślę, że po tych kilku spektaklach te duże brawa, które są na koniec, nie są tylko kurtuazją, ale mam nadzieję, że widzowie faktycznie złapali ten klimat, o który nam chodziło. Widowiska artystyczne tych miasteczek nie ma już. W barwny, muzyczny sposób opowiada o społeczności żydowskiej, o życiu, radościach i problemach, z którymi borykali się na co dzień. Scenariusz przedstawienia nawiązuje do historii naszego miasta, w którym wiele lat temu to właśnie Żydzi stanowili znaczny odsetek wszystkich Dębiczan.
Jestem stary, ja już skończyłem 60 lat. Może tak nie wyglądam na takiego dziadka, ale już jestem po 60. No i nie ukrywam, że najprawdopodobniej za rok, kiedy będzie 20 premiera, bo będzie 20 lat, aż w głowie się nie mieści, jak czas szybko przeminął, że za rok, w roku jubileuszowym urodzin Stanisława Moniuszki, 20. rocznicę jego urodzin, będziemy mieli 20. premierę opery w Dębicy. No to przychodzi też zmęczenie po 20 latach pracy, ciężkiej pracy nad takimi operami, bo praca nad przygotowaniem takiego dzieła, jak dzisiaj widzieliśmy, trwa cały rok. Regularne prace, próby, piątki, soboty, niedziele, wyjazdy, więc no 20 lat takiej tytanicznej pracy. Ja od 20 lat nie byłem nigdzie na wakacjach, poza Świeradowem Zdroju, a to tam też mogę powiedzieć, nie jadę na wakacje, tylko jadę z młodzieżą na festiwal, którego jestem dyrektorem artystycznym, więc też nie odpoczywam, bo mam całą rzecz na głowie. A nie dlatego nie jeżdżę, że mnie nie stać i mi się nie chce, tylko ja muszę przez wakacje przygotować materiał do prób od września. Od września rozpoczynają się próby, chórzyści, soliści, orkiestra, przychodząc we wrześniu na pierwsze próby, dowiaduje się, co będziemy ćwiczyli, więc ja muszę to wszystko ogarnąć, jak to się mówi, w czasie wakacji. No i myślę, że za rok pora na mnie będzie, żebym poszedł na zasłużoną emeryturę, a jak będzie wyglądała dalsza działalność artystyczna moja i mojego środowiska muzycznego, zobaczymy, będzie to zależało od wielu czynników, bo ja już nie będę miał dostępu do i możliwości takich, jak mam dzisiaj. Pytanie, co przyszłe władze miasta na to, czy zorganizują mi jakieś pomieszczenie, w którym będę mógł dalej działać, czy będzie to już takie zapomniane, czy będę musiał się prosić. To wszystko będzie zależało od tego, jakie będzie podejście do tej naszej działalności. Takiego widowiska w Dębicy jeszcze nie było, a artyści pod kierownictwem Pawła Adamka po raz kolejny potrafili zainteresować, zaskoczyć i wzbudzić zachwyt dębickiej publiczności, która od lat bardzo licznie i chętnie ogląda te wyjątkowe spektakle, opery, operetki i musicale. A już za rok kolejne przedstawienie muzyczne będziemy mogli zobaczyć w nowoczesnej, wygodnej i klimatyzowanej sali zmodernizowanego Domu Kultury Mors. Środki na realizację tej tak długo oczekiwanej przez dębiczan inwestycji udało się pozyskać dzięki staraniom naszych samorządowców, a szczególnie radnego sejmiku województwa podkarpackiego Stefana Bieszczada, który jest także mecenasem kultury i bez którego pomocy z pewnością nie można byłoby zrealizować większości widowisk artystycznych Pawła Adamka. Musical Tych miasteczek nie ma już, w całości będziecie Państwo mogli zobaczyć już wkrótce na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR w sieci Multimedia Polska SA oraz na stronie www.ptvr.pl.